Beata Stankiewicz. Poproszono mnie o to, ale też miałam takie wyobrażenie o tym. Chciałam choć raz w życiu namalować obraz religijny, który wisiałby w kościele. Problem tożsamościowy. Jak ja, Beata Stankiewicz, chcę namalować Jezusa Miłosiernego, żeby móc powiedzieć, że to jest mój obraz. Żeby to nie był obraz namalowany po prostu na zamówienie, który spełnia oczekiwania innych, tylko żeby to był Jezus Miłosierny Beaty Stankiewicz. Tak, jestem zadowolona. Nie wiem, czy bym dzisiaj malując cokolwiek zmieniła. Ten proces trwał dość długo, bo właściwie pracowałam 3 miesiące nad tym płótnem. Tak, rzeczywiście mogę powiedzieć, że jestem zadowolona z efektu. Te promienie to jest światło i istotne są tutaj kolory, bo czerwień, która symbolizuje krew, i błękit, który symbolizuje wodę. I pomyślałam, że chcę namalować je abstrakcyjnie, bardzo prosto, w postaci dwóch praktycznie kresek. Myślę, że taki wizerunek XXI wieku, on musi się jednak różnić od tych wizerunków, które, no, które znamy, które wiemy, jak wyglądają, bo mamy je w każdym kościele. Bardzo wyczyściłam i tło, i całą postać. Bardzo jednak estetycznie namalowałam samą postać Jezusa. Jakoś nie wyobrażałam sobie malowania świetlistych promieni wychodzących z Jezusa. Nie mogłam w ogóle tego. To chyba był największy problem w ogóle formalny przy tym obrazie. Jak to namalować? I uciec od kiczu.